Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Historia polityczna Włoch. Nie skupimy się na konkretnym okresie, ale raczej będziemy rozmawiać o całościowym wizerunku, jak właściwie wygląda, kształtowała się ta polityka zagraniczna, jeżeli chodzi o państwo włoskie. Moim gościem jest pan profesor Stefan Bielański, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie. Jeszcze dodałbym, szef zespołu badawczego Italian Studies, bo z tego tytułu tutaj się spotykamy właśnie. Włochy dzisiaj pod kątem polityki zagranicznej. Zastanawiałem się przed naszym spotkaniem, czy jest jakiś taki właściwie moment w historii tego kraju, który w jakiś sposób zdefiniował myślenie Włoch, myślenie też elit politycznych, o tych, jakie jest miejsce tego kraju w Europie, na świecie. Czy ta polityka zagraniczna Włoch była ściśle podporządkowana jakimś konkretnym interesom? Czy to ekonomii, czy to jest tylko dominacja gospodarcza, czy w pewien sposób sytuacji tej politycznej w obszarze całego basenu Morza Śródziemnego? Panie profesorze, co jest właściwie tym głównym priorytetem polityki zagranicznej? Od kilkudziesięciu lat to są dwa główne priorytety. Przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli tak zwana wierność ideom euroatlantyckim oraz tego, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską. Pamiętajmy, że Włochy czy politycy włoscy uczestniczyli aktywnie w tworzeniu. Oni się uważają za jednych z tych ojców założycieli, państw założycielskich w sensie całego państwa dzisiejszej Unii Europejskiej. Ale ja bym wrócił jeszcze do historii, i to nawet niekoniecznie tej takiej zupełnie niedawnej, ale do historii sięgającej wielu stuleci. Jeżeli mówimy o polityce zagranicznej, to oczywiście nie ma nic wspólnego z dzisiejszą polityką zagraniczną Włoch. Historia dawnych państw włoskich, ona miała zupełnie inny charakter, ale nie zapominajmy, że w państwach włoskich, szczególnie w Republice Weneckiej, we Florencji, w Mediolanie, no i w papieskim Rzymie oraz w Neapolu, ze szczególnym względem Wenecji i Rzymu, tworzyła się nowożytna dyplomacja. Zasady, reguły, sposoby działania. To wynikało oczywiście z kupieckiego charakteru tych państw. Negocjacje handlowe to także negocjacje dyplomatyczne. I ten aspekt, powiedziałbym, do dzisiaj jest bardzo żywy we współczesnej polityce zagranicznej. Jeżeli przejdziemy, pozostając w historii, ale do troszeczkę takiej bliższej, choć sięgającej XIX wieku, to myślę, że takim punktem zwrotnym było oczywiście utworzenie niezależnego, suwerennego, dużego i zjednoczonego państwa włoskiego w drugiej połowie, na początku drugiej połowy XIX wieku. Ale tu była taka bardzo istotna postać, która w tym wszystkim uczestniczyła. Jeden też z ojców założycieli z kolei państwa włoskiego. Jeżeli nie jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy, mianowicie hrabia Camillo Benso di Cavour, który umiejętnie łączył dyplomację z zarządzaniem państwem i także umiejętnie potrafił działać w kategoriach militarnych. No, dwa aspekty, chociażby z jednej strony udział, znaczy taki patronat swoisty nad wyprawą Garibaldiego, na zasadzie, jak się wam powiedzie, to dobrze, jak nie, to my was nie znamy. Jeszcze przy tej okazji mógł się pozbyć konkurenta do władzy. No i de facto tak się stało, bo Garibaldi stał się wielkim bohaterem, ale wpływu potem na politykę włoską praktycznie nie miał, a Cavour tak. Natomiast jeszcze wcześniej, zanim powstało Zjednoczone Państwo Włoskie, to jest taki bardzo znany przykład, który można scharakteryzować znanym powiedzeniem, gdzie Rzym, gdzie Krym. No to nie był Rzym, tylko Turyn. Ale wojna krymska rzeczywiście daleko od Piemontu, czyli Królestwa Sardynii, bo tak się to wówczas nazywało, i wojska piemontskie uczestniczyły w tej wojnie. Właściwie można powiedzieć trochę bez sensu, tak? No bo po pierwsze dobre relacje z Rosją miał Piemont zawsze, a tu nagle udział w wojnie przeciwko Rosji. Ale to było świadome zagranie Cavoura po to, żeby włączyć sprawę włoską do obiegu europejskiego. To, czego na przykład w Polsce w XIX wieku, choć nawet księciu Czartoryskiemu się nie udało. No i na rzecz, że nie dysponował już własnym państwem, a Cavour dysponował w sensie możliwości rządzenia we własnym państwie, a Cavour taką możliwość posiadał. Wtedy też tworzyła się nowoczesna, można powiedzieć, włoska dyplomacja. Ja ją bardzo wysoko oceniam. Ona ukształtowała się właśnie w trakcie jednoczenia Włoch,
punktem wyjścia była dyplomacja piemontska, świetnie zorganizowana, gdzie kariera dyplomatyczna nie miała charakteru politycznego. I to utrzymywano w zasadzie zawsze, nawet w okresie faszystowskim. Oczywiście Mussolini przez swoich ludzi wpływał na politykę zagraniczną, sam prowadził tą politykę zagraniczną. Ale gdy powierzył ją swojemu zięciowi, hrabiemu Ciano, to ten właściwie w gruncie rzeczy opierał się na personelu dyplomatycznym, który miał taki charakter propaństwowy, a nie realizujący wyłącznie ideologię państwa faszystowskiego. Również, to jest oczywiste, bo ten, kto rządził, wymagał, ale trzeba powiedzieć, że ta dyplomacja włoska też miała wówczas takie swoje duże osiągnięcia. No nie zapominajmy na przykład relacji z Polską aż do 1940 roku. Bardzo charakterystyczne, prawda? Polska pobita przez sojusznika Włoch, czyli III Rzeszę, utrzymuje nadal stosunki dyplomatyczne z Rzymem, no podwójne, no bo oczywiście z Watykanem przez cały czas, ale z reżimem włoskim do końca, gdy ten dopiero są zerwane w momencie, kiedy Włochy wchodzą realnie do wojny przeciwko Francji w 1940 roku. Te elementy tej polityki zagranicznej, także tego okresu, przetrwały okres II wojny światowej. Personel dyplomatyczny, no oczywiście podlegał wymianie, to jest oczywiste, ale ponieważ miał taki charakter rzeczywiście ponadustrojowy, ponadpartyjny, ponadideologiczny, to on trwał. Jeszcze jeden element z tego okresu faszystowskiego, na to trzeba zwrócić uwagę, na ten soft power, jak to się dzisiaj mówi, włoskiej polityki zagranicznej, mianowicie nieprawdopodobną sieć włoskich instytutów kultury na całym świecie. Nawet w Polsce są dwa i bardzo dobrze, w Warszawie i Krakowie, co bardzo doskonale dowodzi, jak żywe jest zainteresowanie właśnie tego rodzaju kształtowaniem wizerunku. To powstało jeszcze właśnie w okresie międzywojennym i zostało podtrzymane po wojnie. Podtrzymane po wojnie, bo kreowanie pozytywnego wizerunku Włoch. Jeżeli zapytalibyśmy się zwykłych, przeciętnych, no w naszym kraju przecież Włochy cieszą się ogromną sympatią społeczną. W badaniach to wychodzi. A to jest działanie świadome ze strony Włoch. Większość ludzi no, nie za bardzo się orientuje w meandrach włoskiej polityki i krajowej, i zagranicznej, ale obraz zewnętrzny jest zawsze bardzo pozytywny. Włochy, kraj ludzi uśmiechniętych, życzliwych, dźwięcznie brzmiący język, muzyka, sport, no i oczywiście sztuka kulinarna, cokolwiek byśmy zechcieli powiedzieć, to jest umiejętnie dozowane elementy kultury wysokiej z kulturą popularną. To daje bardzo dobre efekty. To jest rzeczywiście wypracowane, świadome, nie ma żadnej przypadkowości, tu nie chcę być złośliwy wobec naszych działań w tym zakresie, ale to można powiedzieć, że to są dwa bieguny. Tak? Niewykorzystane możliwości wizerunkowe przez Polskę, także we Włoszech, i świetnie wykorzystywane możliwości kreowania wizerunku, pozytywnego wizerunku przez tak zwaną dyplomację kulturalną przez Włochy. Pan wspomniał jeszcze o tych kwestiach gospodarczych. Tak, jak najbardziej. Dyplomacja włoska ściśle wiąże się z dyplomacją ekonomiczną. To jest w ogóle absolutnie no, nierozerwalne. I bronienie i dbanie o interesy ekonomiczne włoskich, nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także zwykłych tych importerów czy eksporterów, w zależności, wszystko tutaj jest, czy Włosi szczerze mówiąc najchętniej eksportują swoje wyroby, prawda? I to bardzo jest wyraźnie widoczne. Ale także wspomaganie w działalności inwestycyjnej. Między innymi służy temu także owa polityka kulturalna, dyplomacja kulturalna. To wszystko się ze sobą łączy. Właśnie Włoskiej Izby Handlu Zagranicznego, Instytut Kultury, działalność ambasad. Ona nie jest nastawiona wyłącznie na przykład na politykę celebracyjną tak zwaną, prawda? Wyłącznie jeśli chodzi o rocznice, ale także, dam tu konkretny przykład. Mamy w Krakowie znakomicie działające Włoski Instytut Kultury do tej pory pod dyrekcją pana doktora Rufino i co roku są uroczystości związane z Francesco Nullo. To jest przypomnienie Włochom z jednej strony właśnie takich związków wspólnej walki polsko-włoskiej, w tym przypadku w powstaniu styczniowym, a z drugiej strony no właśnie przypomnienie Polakom, że są bohaterowie wspólni. Jak było potem w rzeczywistości, no to różnie bywało, z tymi relacjami polsko-włoskimi, ale ogólny wizerunek i taka świadomość, jak to było i w jaki sposób to jest dzisiaj wykorzystywane, jest naprawdę doskonale realizowana. Mieliśmy nawet konferencję kilka lat temu dotyczącą dyplomacji kulturalnej i Włosi. Koledzy z Włoch się dzielili swoimi doświadczeniami. No, szkoda, że te doświadczenia nie są do końca u nas jakby
przyjmowane na takich zasadach, nie że ktoś tam nam coś poucza nas w jakiejś mierze, tylko że to jest po prostu są warte, wzorce warte naśladowania, zwyczajnie naśladowania. Wspomniał pan profesor i też o tym właśnie w kontekście historycznym, że polityka zagraniczna ma właśnie przede wszystkim wspierać wielkie koncerny, ale przede wszystkim Włochy to też małe i średnie przedsiębiorstwa. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście każdy z nas mógłby wymienić bez problemu jakieś firmy związane z rynkiem designu, kuchni, kinematografii, tekstylia, każdy zna takie marki jak Prada, Armani, Gucci, wielkie firmy zajmujące się projektami infrastrukturalnymi, ropa i gaz, to rzeczywiście możemy stwierdzić, że ten projekt Made in Italii i ta polityka zagraniczna Włoch należy do tych skuteczniejszych. Nie zapominajmy, że nie tylko to wszystko, co należy do szeroko rozumianej konsumpcji, czy właśnie takiego tej działalności soft, o której mówiliśmy, bo na przykład działalność hard też istnieje, chociażby współdziałanie czy ekspansja włoska w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego i wysokich technologii. To jest często mało wiązane, to bywa mało wiązane z Włochami, prawda, który to jest taki traktowany najczęściej jako kraj wakacji. Bardzo ważna rzecz jasna i promocja, także przez dyplomację wizerunku Włoch i Włochów jako kraju i ludzi przyjmujących turystów z całego świata, również z Polski, no jest tu jednym też z ważniejszych zagadnień podejmowanych także przez dyplomację włoską. Ale właśnie tak gdzieś w tle się nie bierze pod uwagę tego elementu, że Włochy to także kraj wysokich technologii, znakomitych uczelni, i także tych politechnicznych na poziomie inżynierskim i wysoko wyspecjalizowanych i na przykład mają bardzo wysoko rozwinięty też przemysł zbrojeniowy. Notabene są obecni w tym zakresie także w Polsce. To nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Bodajże Świdnik właśnie, jeżeli sobie dobrze przypominam, ma dość duże relacje z Włochami, z Amerykanami równocześnie. Bo to jakby możemy wrócić do tego elementu tych podstawowych zasad włoskiej polityki zagranicznej, jakby niezależnych od rządów. To jest trochę tak jak poprzednio stabilność, niestabilność włoskiego systemu politycznego, tak wewnętrznego. Dopiero co mieliśmy wybory prezydenta, tak zwane wybory, czyli wyłonienie przez główne siły polityczne. I ta pozorna niestabilność, te ciągłe zmiany tak naprawdę są elementem stabilności, ponieważ ten główny nurt, główny układ zasadniczy, centralny, wielkie centrum, jak ja nazywam włoskie, ono się utrzymuje i jego funkcja jest utrzymywana niezależnie od tego, jakie elementy z kolei niepokojów społecznych, czy z prawa, czy z lewa, dochodzą do tego głównego nurtu. On absorbuje te elementy rebelii, można powiedzieć, i z prawa, i z lewa, i utrzymuje się w tym właśnie zasadniczym nurcie. To samo dotyczy polityki zagranicznej. Niezależnie od tego, kto rządzi, rządy się zmieniają, ale kierunki polityki zagranicznej są absolutnie oparte o te dwa filary. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i bardzo aktywne uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to oczywiście był taki moment niedawno, początek pandemii, gdzie pewien ta miłość do Unii Europejskiej uległa zachwianiu. Włosi się poczuli osamotnieni i mieli pretensje i do Brukseli, i do państw członkowskich w pierwszym momencie pandemii, że nie otrzymali skutecznej pomocy. To rzeczywiście nałożyło się na nastroje, zwłaszcza w średniej klasie, dotyczące tego, że Bruksela życzy sobie różnego rodzaju poprzez dyrektywy najróżniejszych działań oszczędnościowych w szczególności. Krytyka wobec Unii Europejskiej to nie była oczywiście poza ideologiczną krytyką ze strony skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, które są antyeuropejskie z definicji, to w większości przypadków, jeśli chodzi o siły polityczne, ta krytyka, także włącznie z Ligą, nie dotyczyła fundamentów Unii Europejskiej, wbrew oczywiście retoryce pewnej, ale jeśli chodzi o bazę społeczną, to ona dotyczyła i dotyczy ciągle takiego podejścia ze strony Unii, że nie pozwala Włochom być ponownie kreatywnym, żeby mogli się rozwijać gospodarczo. Że polityka oszczędnościowa nałożona przez zwłaszcza Niemcy, kanclerz Merkel, miała przydusić tą możliwą działalność gospodarczą, rozwój gospodarczy. I główny kierunek krytyki Unii we Włoszech szedł właśnie tym śladem. Nie ideologicznym, jak się często myśli, czym zaznaczam, ten ideologiczny nurt istnieje, i on jest nawet bardzo głośny. Tylko że ostatecznie to jest bardzo dobrym przykładem jest Liga, która włączyła się, miała być przeciwko euro, miała być przeciwko Unii. W momencie, gdy weszła najpierw do jednego rządu, teraz do obecnego, to nagle w Lidze jakoś nie widać takich tych elementów przeważających antyunijnych.
tylko retoryka, że my musimy na Unii wymóc pewne warunki i to jest rzeczywiście potem skuteczne. Można powiedzieć, że to działa skutecznie w ten sposób, że rząd, w tym przypadku premiera Dragiego, może mówić w Brukseli, no tak, ale my mamy ligę u siebie, coś trzeba z tym zrobić, prawda? Troszeczkę musicie pamiętać o naszych interesach, bo inaczej i wtedy jest ta możliwość działania negatywnego, ale to jest więcej w tym gry niż realiów. Unia jest absolutnie jednym z filarów, żadna większa siła polityczna jej roli nie neguje. Co nie znaczy, że Włosi nie chcą odgrywać, a potrafią to robić, odgrywać bardzo istotnej roli wewnątrz Unii. Proszę popatrzeć na przewodniczących Parlamentu Europejskiego z różnych ugrupowań. Był Tajani, niedawno zmarły Sassoli. W Europarlamencie zawsze gdzieś tam są obecni. W Komisji Europejskiej też odgrywają, był Mario Monti. Sam premier Draghi przecież był prezesem, szefem Europejskiego Banku Centralnego, jednej z najważniejszych funkcji, no może nie ściśle unijnych, ale w sensie prawda, polityki finansowej całej Europy, a zwłaszcza dla Unii Europejskiej, to Europejski Bank Centralny tutaj i dla strefy euro. Draghi przecież był uważany nie bez powodu za obrońcę euro, za to, że w ogóle euro przetrwało. Więc oni to potrafią robić, potrafią wchodzić w te struktury unijne zawsze z interesem włoskim w tyle głowy. I to, co rzeczywiście różni też niestety znacznie, bo to trochę takie porównania chyba wypada podać, to włoskie siły polityczne potrafią działać solidarnie, każdy w swoim zakresie, każdy w swoim, że tak powiem, wobec swoich odpowiedników i partnerów europejskich i nie dyskredytować Włoch jako państwa. A przecież wiele rzeczy we Włoszech no, mogłoby być takim pretekstem. Ta sama kwestia praworządności, przecież upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości we Włoszech no, jest wręcz przysłowiowe. A czy ktoś Włochom zarzuca naruszanie praworządności z tego zakresu? No nikt, bo nie ma samych Włoch takich sygnałów po prostu. No tego Włochom nie przyjdzie do głowy, żeby swoje własne problemy wewnętrzne wynosić na forum europejskie, bo to jest wbrew interesom całych Włoch, niezależnie, dzisiaj rządzą ci, jutro będą rządzić tamci i znajdą się z tym samym problemem, nawet jeżeli by wysunęli to jako właśnie główne zastrzeżenie do aktualnie rządzących. To jest duża wartość, właśnie taki rodzaj, taka solidarność polityczna, przy czym nie unika się absolutnie podziałów politycznych. Nie o to chodzi, że wszyscy mają działać pod dyktando jednej siły politycznej i mówić w Brukseli to, co sobie ta siła polityczna zażyczy. Nie. Tu jest działanie partnerskie, wspieranie się wzajemne, a także konkurencja również na forum europejskim. Warto na to zwrócić uwagę, bo mamy troszeczkę takich, no nie do końca, jakby to powiedzieć, tworzą się pewne mity w stosunku do polityki włoskiej w tym zakresie. Panie profesorze, pod koniec jeszcze ubiegłego roku była wizyta właściwie kanclerza Olafa Scholza w Rzymie i stwierdził, że fundamentalna właśnie dla Unii Europejskiej jest rola właśnie Włoch i Niemiec. Ta fundamentalna rola, żeby ta Unia Europejska mogła dokonać różnych postępów. A na ile Włosi mają takie, jakby to nazwać, ciągoty reformatorskie, to znaczy na ile w tej polityce polityka zagraniczna chciałaby też zmieniać po pierwsze warunki gry właśnie w strukturach europejskich, na ile ta polityka zagraniczna też jest nie tylko pogłębianiem relacji, ale też zmianą pewnego nastawienia u swoich partnerów zagranicznych. Pytam o taki właściwie siłę rażenia może włoskiej polityki. To dotyczy zresztą generalnie polityki włoskiej, wewnętrznej i zagranicznej. Wewnętrznej w szczególności, bo w niej widać ten podział pomiędzy rozdział między retoryką, buńczuczne zapowiedzi, wzajemne kłótnie. Zawsze na to trzeba patrzeć z dużym dystansem. Retoryka jest jakby taką immanentną cechą natury włoskiej. Każdy Włoch potrafi powiedzieć z najróżniejszych, z różnych sfer społecznych, no potrafią się wypowiadać właśnie w taki sposób, że bardzo kwiecisty, bardzo... No, czasem się śmiejemy, że Włoch potrafi wypowiedzieć jakąś... kilkanaście fraz co najmniej, a właściwie nic z tego konkretnego nie wynika. A bardzo pięknie to może powiedzieć. Więc retoryka naprawdę odgrywa tutaj dużą rolę w tym sensie, że trzeba ją zrozumieć, że to nie jest istota rzeczy. W dyplomacji to jest mniej oczywiście. No, sama zasada dyplomacji jest taka, że no, też nie wyobrażam sobie, nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś włoski ambasador mówił, nie wiem, krytykował własny rząd. To w ogóle jest nie do wyobrażenia.
Po prostu jeżeli się nie zgadza z własnym rządem, no to się podaje do dymisji. Natomiast bardzo potrafią współdziałać, i to też jest bardzo cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o włoską dyplomację, właśnie ona jest taką istotową cechą włoskiej polityki. Znaczy, jeżeli chcemy ocenić włoską politykę, to patrzmy, jak działa w dziedzinie polityki zagranicznej. Właśnie nie tej retoryki politycznej wewnętrznej, czy pewnych przemów, wystąpień, deklaracji. No zawsze one są bardzo pięknie, wspaniale obudowane. Natomiast istota działania polega na bardzo skutecznym działaniu także pod kątem prawnym. One są dobrze przygotowane z strony prawniczej. To jest zresztą wielka tradycja także włoskiej polityki zagranicznej. Są przygotowane pod kątem właśnie tych dosier, które robią eksperci. Szereg takich instytucji, instytutów, grup eksperckich, które współpracują z włoską dyplomacją. Oczywiście są też służby specjalne. Nie bez powodu nagle ważną kandydatką w wyborach tych prezydenckich stała się szefowa służb specjalnych pani Elisabetta Belloni, która kierowała de facto pracami przez lata Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Właśnie taki, nie ma tam tego sekretarza generalnego typu francuskiego, ale w gruncie rzeczy pani Belloni taką funkcję pełniła. Ministrem jest najczęściej polityk. Obecnie od kilku lat jest to działacz, jeden z liderów Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio. Ale to jest zupełnie naturalne. Przez dziesięciolecia na przykład ministrem spraw zagranicznych był sławny Giulio Andreotti. Premierzy odgrywali również dużą rolę w kształtowaniu bieżącej polityki zagranicznej, ale ona ma swoją podstawę. To nie jest piramida odwrócona, tak? Tylko właśnie piramida bardzo sensownie skonstruowana, gdzie jest duża praca, taka organiczna, można powiedzieć, właśnie od podstaw, ekspertów, specjalistów. Kariera dyplomatyczna jest bardzo zawodowa, bardzo profesjonalna. Oczywiście są różnego rodzaju rekomendacje, ale to nie jest też na przykład włoski, amerykański system, tak, że łupów, gdzie ambasadorem nagle zostaje milionerka, która wspomagała zwycięskiego kandydata w wyborach, czy prezydenta, który wygrał wybory i wysyła się gdzieś, na przykład do Polski, dajmy na to, albo ktoś, kto ma... No, tak samo właśnie trochę narzekali szczególnie na ambasadorów amerykańskich, bo często to byli tak zwani Italoamerykanie, czyli właśnie ci, którzy wspomagali kandydatów i potem już prezydentów, no i w nagrodę dostawali taki miły wyjazd do Rzymu. Inna rzecz, że sama ambasada amerykańska w Rzymie jednak ma pewne inne rodzaj działania, ponieważ jednak Włochy są bardzo ważnym elementem w strukturze NATO, więc nawet ta rola ambasadora nie była tutaj taka najistotniejsza. Przypominam, że Czerwone Brygady na przykład zostały zlikwidowane wtedy, kiedy porwały amerykańskiego generała z dowództwa NATO. Wcześniej Włosi sobie nie dawali rady z Czerwonymi Brygadami, wystarczyło, że postąpiło ten krok dalej, prawda, porywając wysokiego oficera NATO i zostały błyskawicznie rozpracowane, zlikwidowane i przecież już od początku lat 80. z Czerwonych Brygadami już nie było problemu, a przez całe kilka lat, w latach 70. był to jeden z najgorszych, największych problemów polityki włoskiej z zabójstwem Aldo Moro na czele. A generała uratowano, tak na marginesie. To pokazuje znaczenie też Włoch, bo może warto pamiętać, że mówiliśmy dużo o Unii Europejskiej, o samej włoskiej dyplomacji, ale znaczenie Włoch dla Paktu Atlantyckiego, z czego Włosi sobie zdają doskonale sprawę. To jest, no, jak to się mówi, trochę taki duży lotniskowiec na morzu, nie pływający, ale na Morzu Śródziemnym, jeżeli popatrzymy na mapę właśnie Morza Śródziemnego. I bez Włoch trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek działalność operacyjną Paktu Północnoatlantyckiego na tamtym obszarze. A to jest obszar, który do tej pory był ważniejszy niż na przykład obszar Europy Wschodniej, no bo to jest obszar bezpośrednio odnoszący się do Bliskiego Wschodu, do Środkowego Wschodu, czyli do jednych z kluczowych interesów i amerykańskich, i całego NATO. Włosi to zawsze potrafili doskonale wykorzystywać dla swoich celów, ale także dla zapewnienia swojego bezpieczeństwa. Mamy w tym przypadku pewną taką, powiedziałbym nawet schizofrenię. Od okresu kontestacji młodzieżowej, końca lat 60. jest bardzo mocny i modny antyamerykanizm. Znaczy on był zawsze obecny w środowiskach lewicowych, w silnej partii komunistycznej, która była prosowiecka przecież przez całe dziesięciolecia, dopiero w latach 70. zmieniła nieco kurs z tak zwanym eurokomunizmem. Więc ten antyamerykanizm był ugruntowany,
jak mówię, to pewna schizofrenia, bo z jednej strony sobie zdawano sprawę, że to dzięki Amerykanom zostali wyzwoleni w 1944-1945 roku, ale ten antyamerykanizm właśnie był, jakby funkcjonował w środowiskach lewicowych, ale także skrajnie prawicowych. No bo faszystów też pokonali Amerykanie i oni też byli antyamerykańscy, więc te środowiska takie skrajne były zawsze antyamerykańskie. No i do tego doszła no, trochę sztucznie manipulowana kwestia wojny w Wietnamie. Znowu można by się zapytać, gdzie Rzym, gdzie Krym w tym przypadku, gdzie Hanoi czy Saigon, prawda? Na fali tej ogólnej światowej kontestacji na zachodzie Europy nagle Amerykanie stali się takim no, głównym jakby przeciwnikiem dla wielu ludzi mieszkających po tej drugiej stronie muru. No mówię, to schizofrenia, bo z jednej strony korzystasz z bezpieczeństwa, które zapewniają ci Amerykanie, te same bazy amerykańskie, a z drugiej strony wielkie manifestacje, palenie flag amerykańskich i tak dalej, istniejące do dzisiaj nastroje antyamerykańskie. One w pewnym momencie nawet, no przepraszam, one w pewnym momencie nawet były tak sztucznie pompowane, można powiedzieć, a i nie przestały istnieć. Dlaczego to jest istotne? Bo równocześnie kraj, który funkcjonuje w NATO, kraj, który zapewniony ma bezpieczeństwo właśnie dzięki NATO i rozwój gospodarczy dzięki Amerykanom, począwszy od planu Marshalla, patrzy z uwielbieniem, można powiedzieć, może nie cały kraj, ale duża jego część, wielu jego obywateli, najpierw na Związek Radziecki, a dzisiaj na Rosję. No nie ukrywajmy, że to jest dla nas duży problem, bo jeżeli są takie kraje jak Niemcy, Francja i Włochy właśnie, o których pan wspomniał, które tworzą no, pewien bardzo ważny trójkąt i w Unii Europejskiej, ale i w ramach NATO, tak? No to wtedy, jeżeli widzimy, że są pewne problemy w negocjacjach z Rosją za każdym razem, to one mają jednak swoje źródła w Europie Zachodniej. To nie są tylko Niemcy tak bardzo mocno eksponowane na przykład w naszej propagandzie. I to nie wiem, czy bardziej Włochy niż Francja, bo Francja ostatecznie ma spojrzenie na Rosję być może mitologizowane, ale koniec końców działa pragmatycznie. Niemniej, i tu chciałbym to jednak podkreślić, i warto to jednak w relacjach z Włochami wzbudzać to poczucie przynależności do tej rodziny euroatlantyckiej, bo to jest jednak koniec końców decydujące. Oni na pewno w relacjach z Rosją mają te relacje zresztą, jak mówię, długoletni czy wielowiekowy wręcz charakter i tradycje. Nie mają stosunku do Rosji takiego jak do... bo nigdy nie mieli takich relacji, jak na przykład Polska miała z Rosją. Więcej, no, mają pewną także rzecz o charakterze ekspiacyjnym. Ostatecznie wysłano do Związku Radzieckiego do pomocy Wehrmachtowi potężny korpus włoski, którego zresztą losy były tragiczne, bo tam 100 tysięcy ludzi zginęło z tego armiru na froncie wschodnim. No ale to była, nikt Włochów tam nie oczekiwał, że będą, prawda? To byli agresorami w stosunku do Rosji. To wszystko się też nakładało, tak? Takie te elementy, trochę nawet poczucia winy wobec wcześniej Związku Radzieckiego i ponieważ działała silna partia komunistyczna, tworzyła pewien mit Związku Radzieckiego jako kraju, gdzie wszystko funkcjonowało, takiego raju na ziemi swoistego. Oczywiście jak ten, kto pojechał potem do Związku Radzieckiego, są znane świadectwa tych włoskich komunistów, jak już pojechali czy do Związku Radzieckiego, czy także do krajów bloku wschodniego, no to nagle przestawali być takimi ideowymi komunistami, bo nagle się orientowali, że to niekoniecznie to, o co chodziło i nie bardzo mieli ochotę do siebie to tam wprowadzać. Myślę, że to był także element ewolucji partii komunistycznej w kierunku eurokomunizmu i także relacji z Amerykanami. Nie zapominajmy, że potem właśnie z części partii komunistycznej tak zwana frakcja w cudzysłowie prawicowa miała dobre relacje z Amerykanami i z tego powodu na jej czele stał nie kto inny jak późniejszy prezydent Włoch, nie tak dawno jeszcze prezydent Włoch Giorgio Napolitano. On otworzył ten kierunek jakby akceptacji przez Amerykanów już w latach 90., że dawna partia komunistyczna, czyli już postkomuniści, mogą także brać udział we władzy. Ten element wcześniej był bardzo mocno zaryglowany przez Amerykanów, którzy twardo stawiali warunek chadecji, że ma wszystko zrobić, żeby nie dopuścić komunistów do władzy. Wręcz mówiło się o tak zwanej demokracji zablokowanej, że ci, którzy głosowali na komunistów, jakby świadomie mieli świadomość, że nic nie zmienią. To
to są elementy, które ktoś może powiedzieć dawna historia, ale one wpływają do dnia dzisiejszego, bo wielu tych ludzi nadal uczestniczy w bieżącym życiu politycznym. Jest to pewny błąd także, moim zdaniem skromnym, nikomu Włochom nie będę niczego narzucał, ale spoglądania na Rosję przez pryzmat Związku Radzieckiego, jakby nie uświadamiając sobie, że w polityce Putina jest więcej imperializmu rosyjskiego i takiego manipulowania przeszłością sowiecką, a nie jakby powtórka Związku Sowieckiego. To są jakby jednak dwie różne rzeczy. Oczywiście tu jest szereg dyskusji na ten temat. Nie będziemy, myślę, w nie wchodzić. Ma pan zresztą specjalistów także od Rosji, Związku Radzieckiego, geopolityki w tym zakresie i dyskusja jest żywa. Ja jestem zwolennikiem jednak tej tezy, że Putin jest bardziej imperialny niż sowiecki. I to jest, a Włosi jakby nie mają tej świadomości. I stąd ich taki ambiwalentny stosunek do konfliktu na Ukrainie, jeżeli już jesteśmy przy tej najnowszej historii. Mają świadomość z jednej strony, że Rosja jest agresorem, ale z drugiej chcieliby, żeby ten konflikt rozwiązano najtańszym kosztem, jeśli tak można powiedzieć. Nawet jeżeli byłby to koszt, które miałyby ponieść państwo ukraińskie. To jest rzecz, która, i tak kończąc już, bo myślę, że możemy się do końca zbliżać, bardzo charakterystyczne było w tym zakresie właśnie przemówienie inauguracyjne ponownej, na ponowną kadencję prezydenta Mattarelli, prezydenta Sergio Mattarelli, który gdzieś tam w tym przemówieniu zawarł króciutko o sprawach zagranicznych, bo jednak głównie dotyczyło ono spraw włoskich, wewnętrznych, a jednak zawarł takie życzenie, że dobrze by było, żeby ten konflikt jakoś się, że właściwie nie wypadałoby, żeby jakieś państwo było agresorem wobec innego państwa. Tak bardzo, bardzo łagodnie zaznaczając, akcentując tą kwestię. I to gremium tak się spotkało z takim aprobatywnym milczeniem. Natomiast chwilę potem dodał, że Włochy w związku z tym muszą być coraz bardziej aktywne, czy ponownie aktywne na obszarze Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, to wywołało ogromny aplauz zgromadzenia. Myślę, że to bardzo pokazuje rzeczywiste kierunki zainteresowania dyplomacji włoskiej, włoskich sił politycznych i włoskiego społeczeństwa. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Nie można się na to obrażać, tylko można, z Włochami zawsze można robić interesy. Jeżeli byśmy potrafili przekonać, że Europa Wschodnia jest równie ważna, z tych względów, o których mówiliśmy wcześniej, to powinniśmy być tutaj bardziej aktywni i może współpracujący z Włochami na tym obszarze śródziemnomorskim i traktować bardzo poważnie tą włoską politykę śródziemnomorską, bliskowschodnią, czy tego obszaru Morza Śródziemnego generalnie. Brak zainteresowania tym obszarem może nas niewolnie drogo kosztować, bo to ostatecznie i Włochy, i Polska nie należą do głównych graczy, o których pan pytał. Mimo wszystko są ci więksi gracze. Ale widać, że na przykład w kwestiach ukraińskich Polska znowu zaczęła być postrzegana jako bardzo poważny partner do gry także dyplomatycznej czy geopolitycznej. I w związku z tym te 5 minut warto wykorzystać i nie zapominać o naszych przyjaciołach z Italii. Właśnie miałem zapytać pana profesora, w jaki sposób Włochy patrzą na sam kontynent afrykański, czy to właśnie jest też powiązane właśnie z zresztą Bliski Wschód. Czy to jest tylko kwestia nieuregulowanej migracji, kwestia terroryzmu, stabilizacja właśnie sytuacji państw tego bliskiego sąsiedztwa, misje oczywiście wojskowe NATO, Unii Europejskiej, ONZ-u. Czy tutaj Włosi jeszcze wchodzą na kontynent afrykański z innymi propozycjami? Dobrze. Wszystkim trzeba pamiętać, że Włosi mają ogromne tradycje obecności na kontynencie amerykańskim, bo gdy powstało Zjednoczone Państwo Włoskie, już mało było tych możliwości ekspansji kolonialnej, a kolonializm w końcu XIX wieku to był atrybut państwa, które się liczy w Europie, prawda? W związku z tym stąd była wojna w Abisynii, kiedy, tak się mówiło kiedyś w Etiopii, notabene już wtedy w XIX wieku przegrana, pierwsi biali, którzy doznali porażki na kontynencie afrykańskim, przypominam, bitwa pod Adłą 1895 i potem była Libia. Libia, która była bardzo ważnym momentem, gdyż miała być takim miejscem rozwiązania problemów społecznych, zwłaszcza bezrobocia, zwłaszcza nadmiernej w pewnych miejscach liczby ludzi do wyżywienia, jeśli tak można powiedzieć. I w Libii była kolonią włoską, bo wielu Włochów. Ten moment kolonialny był do dzisiaj bardzo ważny, była potem wojna w Etiopii już w latach 30., notabene, która odwróciła
politycznie sojusze, ponieważ Mussolini nie przez cały czas był sojusznikiem Niemiec, o czym nie wszyscy pamiętają. Właśnie do wojny z Etiopią był bardzo takim poważanym partnerem Wielkiej Brytanii w szczególności i samych Stanów Zjednoczonych, ale zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Z Francją były relacje. Dopiero właśnie sankcje nałożone na Włochy faszystowskie spowodowały w pewnym sensie, no to oczywiście też bywają dysputy historyczne w tym zakresie, jakby Mussolini mu nie zostawał nic innego, tylko oprzeć się na potężnej III Rzeszy. Tak? I to jednak miało swoje dosyć istotne znaczenie, a tłem była właśnie polityka kolonialna. Włosi zachowywali się zresztą w Afryce, podobnie jak wiele innych imperiów kolonialnych, czyli bardzo fatalnie. No, to jest też taki czas też rozliczeń, który potem nastąpił. Stąd zresztą ten element imigracji do Włoch nosi pewną cechę rewanżu, jeśli tak można powiedzieć, dawnych podbitych narodów, no może nie wszystkich, no bo nie sami Libijczycy przybywają do Włoch, no, ale ta Libia też odgrywała rolę przez całe dziesięciolecia, zwłaszcza w specjalnych relacjach z Kaddafi. Włochy miały bardzo pozytywne, że tak powiem, te kontakty. Kaddafi trochę szantażował Włochy, na przykład właśnie wpuszczeniem imigrantów i generalnie swoją polityką, ale nie zapominajmy, że ostatnim, który chołubił wręcz Kaddafiego, to był premier Silvio Berlusconi. I jeszcze do końca, czyli do momentu, kiedy Francja zdecydowała o interwencji w Libii, wspomagana także przez Stany Zjednoczone. No, a teraz także Włochy odgrywają dosyć istotną rolę w relacjach wewnętrznych w Libii, uczestniczą w tym. Myślę, że właśnie też warto wspomnieć, że Włosi trochę zaczynają rewidować tą politykę rosyjską, nie z powodu Europy Wschodniej, ale z powodu obecności Rosjan i w Afryce, Czarnej Afryce tak zwanej, i w Afryce Arabskiej. Rosjanie są także w Libii. To ostatnio flota rosyjska przepłynęła nieopodal Sycylii w takim zwartym szyku bojowym. To są pewne sygnały, prawda, które są bardzo ważne. I tutaj ta rewizja postawy Rosji może przebiec we Włoszech właśnie paradoksalnie nie z powodu Ukrainy, a bardziej właśnie z powodu tej, no, takiej aktywnej polityki rosyjskiej na obszarze, które trochę Włosi sobie rezerwują. Znaczy Włosi, Francuzi, generalnie państwa zachodnie. To jest element, na który warto zwrócić uwagę, bo on jest jakby tym elementem nowym, choć nie do końca nowym, jeżeli pamiętamy o obecności Związku Sowieckiego też w tejże Afryce, bardzo, bardzo mocnej obecności, której czasem się zapominało, że zimna wojna była toczona także w fazie gorącej właśnie przez takie wojny per procura, prawda? Te wojny na przykład lokalne w Afryce, między innymi. No i drugi segment, który jest istotny, to jest Bliski Wschód, czyli kwestia Palestyny, Izraela, ale także Iraku, Iranu. W tym Włosi są bardzo obecni. Oni tam widzą żywotne interesy włoskie. Tak? To jest absolutnie, to jest niedaleko w kategoriach geopolitycznych, ale i geograficznych. No i związane również z problemami natury gospodarczej. Tu trzeba naprawdę jeszcze raz, muszę podkreślić, że mają pod tym względem świetnych specjalistów. O ile z Europy Wschodniej, no to są bardzo dobrzy specjaliści, ale jakby to powiedzieć, trochę działający na pustyni. To znaczy muszący tłumaczyć swoim mocodawcom politycznym rzeczy czasem podstawowe. O tyle w polityce śródziemnomorskiej, w polityce afrykańskiej czy bliskowschodniej Włosi no, mają bardzo duże osiągnięcia, zarówno w kategoriach ekspertyz czy nawet prac teoretycznych, jak i właśnie w takiej polityce praktycznej. To jest kraj, który ma te dwa wektory, prawda? Wektor europejski w kierunku Niemiec, w kierunku Europy Środkowej, to są Włochy północne, ale także jest ten wektor południowy absolutnie widoczny w polityce włoskiej. Tak dla przypomnienia dla wszystkich słuchaczy, z profesorem Stefanem Bielańskim rozmawiamy właśnie o polskiej polityce. Pierwszy odcinek nagraliśmy o korupcji Lidze Północnej, wojnie państwa włoskiego z mafią, mieliśmy Hadecja i o komunizmie włoskim, i o czerwonych brygadach, masonerii. Ostatni odcinek również o fenomenie kariery politycznej Silvio Berlusconiego. Myślę, że jeszcze z ciekawych tematów, które na pewno się pojawią i zechcę zaproponować, to oczywiście te relacje ze stolicą apostolską. To jest też bardzo ważny wątek, kwestia samej migracji, o której tutaj tylko lekko nadmieniliśmy. Tymczasem, panie profesorze, chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz za nasze spotkanie. Moim gościem był profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, i jednocześnie kierownik zespołu badawczego Italian Studies. Serdecznie dziękuję panie profesorze i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.